Wielka Brytania. Polak przemycał kokainę ukrytą w cebulowych krążkach. Wielka Brytania. Polski kierowca przemycał kokainę ukrytą w cebulowych krążkach. Polski kierowca ciężarówki został złapany na próbie przemytu do Wielkiej Brytanii i 418 kg kokainy, która ukryta była w ładunku mrożonych krążków cebuli, podały brytyjskie media. Rynkowa wartość narkotyku to około 33 miliony funtów. Zamieszkały w województwie mazowieckim 30-letni Piotr P. Został zatrzymany w czwartek wieczorem w kopel w północnej Francji, w strefie, gdzie odprawiane są ciężarówki jadące do Wielkiej Brytanii. W sobotę rano pojawił się w sądzie magistrackim w Folkestone, gdzie usłyszał zarzut przemytu narkotyków. Do czasu właściwej rozprawy, która zacznie się 13 grudnia w sądzie koronnym w Canterbury, mężczyzna pozostanie w areszcie to naprawdę znacząca ilość narkotyków, która nie trafi do obiegu. Konfiskata pozbawi odpowiedzialną za niezorganizowaną grupę przestępczą zysków, które napędzałyby kolejne przestępstwa, oświadczył Mark Howes z Regionalnego Biura Narodowej Agencji do Spraw. Przestępczościńca.